pozdrawiamy wszystkich widzów Wege Obiektywu. Specjalnie dla Was Zbyszek, Dziadek z zespołu Piersi. Pozdrawiam wszystkich wegan oraz tych, którzy kiedyś będą weganami. Dowiedziałam się przed chwilą, że od niedawna jesteś weganinem. Czy możesz powiedzieć, co Cię skłoniło do tej decyzji? Przesyt mięsa, które przestało mi smakować i taki ciągle pełny brzuch i poczucie ociężałości zaraz po posiłku. To mnie zaczęło męczyć i przerażać, że będzie tak zawsze. Gdzieś tam poczytałem troszeczkę, postanowiłem coś zmienić w swojej diecie i nagle okazało się, że jem obiad bez mięsa i czuję się lekko, a co się okazuje, wcale nie jestem głodny, nie czuję tej ociężałości, a wcale mi nie brakuje energii. Poza tym chciałem sobie samemu udowodnić, że można jeść bez mięsa żywność i czuć się dobrze. Chciałem się to przekonać i okazuje się, że można. Trzeci miesiąc jestem bez mięsa. Jestem mężczyzną, który nie spożywał... To musisz podać mi rękę teraz, jesteś moim ziomem, naprawdę. Dobrze się czuję, jest energia, jest wszystko ok i czuję się lżej. Czyli można. Tak, nie, przewód pokarmowy lepiej pracuje. W moim przypadku przynajmniej, ja nie mówię, że każdy tak... W moim także, a jestem już weganką od dłuższego czasu. Czyli poprawiło się i twoje samopoczucie, i zdrowie na tym skorzystało, energii ci nie brakuje, głodny nie chodzisz, tak? Mało tego, mam wrażenie, że rzadziej jem i mniej potrzebuję jeść i nie czuję takiego głodu jak kiedyś. Jakoś takie mniej ekstremalne odczucia głodu jak kiedyś odczuwam. A czujesz się lepiej psychicznie, mając świadomość, że nie przyczyniasz się do cierpienia i zabijania żywych istot? No wiesz, w otoczeniu ładnych kobiet zawsze się czuję lepiej. Ale tak na poważnie teraz, jeżeli chodzi o zwierzęta, jak tak to odbierasz wewnętrznie? Oczywiście, jest coś takiego jak świadomość, że to mięso gdzieś kiedyś się sprężyło, rozprężało, tam były ścięgna, tam były, które pracowały, tam były żyły, którymi płynęła krew. Tam... Strach zjadanych zwierząt? Tak, tak. Nie wszyscy potrafili te zwierzęta zabijać, uśmiercać w sposób humanitarny. To jest gdzieś tam w świadomości. W ogóle moim zdaniem to nawet nie istnieje takie pojęcie jak humanitarne zabijanie zwierząt, bo to jednak jest wciąż morderstwo, prawda? Jakby na to nie patrzeć, przynajmniej moim zdaniem. No, na pewno ten element uśmiercania zwierząt po to, żeby je jeść, jest czymś, co zniechęca do spożywania mięsa. A ja chciałem się przekonać, czy można funkcjonować w ogóle bez mięsa. Mało tego, nie że bez mięsa, tylko bez jajek, bez sera, bez produktów pochodzących ze zwierząt. Nawet słodyczy, prawda? Tych typowych, które leżą na półkach w sklepach. Ze słodyczami sobie już wcześniej poradziłem. To są takie doświadczenia, które chcę na własnym organizmie doświadczyć. I widzę, że to działa. Że to działa i polecam, żeby jak ktoś może, to niech spróbuje na własnym organizmie przetestować, sprawdzić siebie i przede wszystkim niech spróbuje zobaczyć, czy potrafi, bo czasami bywa tak, że jest do zjedzenia mięso i nic więcej. Więc masz do wyboru albo zgrzeszyć, albo nic nie zjeść. Siła woli i charakteru. No właśnie, albo na przykład zjeść parę warzyw, albo mięso, albo nic. Więc jest to jakaś tam próba charakteru. Właśnie, a powiedz mi, jak sobie radzisz w podróży? No jest ciężko w podróży, ale mówię, że pomaga mi to, że w tej chwili mniej odczuwam głód niż przed tym, jak jadłem mięso. To jest, nie wiem, może to polega na tym, że
trawiąc mięso, być może więcej energii potrzebuję, żeby to mięso strawić i dlatego ciągle jestem głodny, no, a jeżeli nie trawię mięsa, więc tej energii mam więcej. No, nie wiem, na czym to polega, ale wystarczy mi tam kilka warzyw zjeść, trochę owoców i nie myślę w ogóle o jedzeniu. Mniej po prostu jem teraz, niż przedtem, jak jadłem mięso. To mam teraz dla Ciebie taką propozycję, małe ułatwienie w podróży. Pokażę że Ci moją ulotkę wege obiektywu. Próbuję na YouTubie właśnie wegańskie miejsca w Polsce. Co prawda dopiero zaczęłam, ale już z paru restauracji mógłbyś skorzystać, a polecam naprawdę fajne miejsca, w którym można zjeść dużo, tanio i przede wszystkim wegańsko, nie przyczyniając się do cierpienia zwierząt, więc jeżeli Ci to jakoś pomoże, to bardzo proszę. Wiesz co, to mnie prowokuje do tego, żeby samemu zacząć kucharzyć, czego nie za bardzo lubię. Zanim zostałam weganką, też nie lubiłam. Ale być może to mnie sprowokuje. Ale chciałbym zauważyć jedną rzecz, że odkąd zaczynam spożywać posiłki w miejscach, gdzie przygotowują dania wegetariańskie i wegańskie, zaczynam odczuwać przyjemność jedzenia o wiele większą niż przedtem, bo przedtem tam kawał mięcha, ziemniaki, surówka, na tym się to kończyło. A w miejscach, gdzie przygotowują posiłki wegańskie, tam jest dużo rzeczy, których przedtem się nie jadło. Czyli dużo więcej smaków, dużo więcej przypraw. Odczuwa się tą przyjemność jedzenia o wiele bardziej niż przedtem, kiedy się jadło tak standardowo. Wbrew pozorom to jest naprawdę o wiele większa paleta wegańskich smaków. Więcej przyjemności teraz odczuwam w jedzeniu, kiedy jestem właśnie w takim, nie wiem, barze, czy w restauracji wegańskiej, czy nawet kuchni chińskiej, gdzie ja poproszę, żeby na przykład zupę na wywarze warzywnym mi przyrządzili, to ta zupa naprawdę inaczej smakuje, te warzywa inaczej smakują i w ogóle posiłek inaczej smakuje. Na razie jestem zadowolony z tego. Ja też. Zobaczę, bo założyłem sobie tak, że pół roku przetestuję, bo mam taką czasami jazdę, żeby sprawdzić się tam w jakiejś sytuacji i założyłem sobie, że pół roku będę weganem i zrobię sobie badanie. Jeżeli wyjdzie, że wszystko jest w normie, no to myślę, że będę kontynuował. Mam nadzieję, że w tym wytrwasz i uwierz mi, jeżeli Twoje posiłki będą odpowiednio zbilansowane, to naprawdę wyniki będą ok. Jestem tego pewna. No, mam nadzieję też, że nie do końca taki wysiłek straszny, ale ta decyzja o przejściu na weganizm poskutkuje tym, że będę się czuł lepiej i jeżeli tak będzie, to będę polecał wszystkim. A szczególnie tym, którzy mają grupę krwi taką jak ja, bo wiem, że grupa krwi też ma wpływ na to, jakie produkty się powinno spożywać. Ja się właśnie osobiście z tym nie zgadzam, ale słyszałam również takie teorie. No, więc o tym nie będziemy dyskutować. W każdym razie ktoś czuje, ja się czuję dobrze, że na samych warzywkach może funkcjonować. To polecam, bo to jest większa przyjemność jedzenia. A uwierzcie mi, może każdy. A jeszcze takie jedno pytanie. Czy myślisz, że weganizm ma szansę pomału, krok po kroku zdominować świat? Myślę, że nie zdominuje świata, ale w dużym stopniu może się spopularyzować dzięki temu, że ludzie coraz bardziej są świadomi tego, co jedzą, co im służy, a co nie. Ja myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego, że będziemy bardziej szczegółowo badać swoje predyspozycje trawienne. Może powstaną jakieś sposoby na to, żeby się przebadać, co człowiekowi służy, a co szkodzi. Miejmy taką nadzieję. Moje początki weganizmu nie były takie nagłe, bo najpierw odrzuciłem chyba ze 3 lata temu wieprzowinę, później wołowinę. Zostałem na białym mięsie, czyli drób generalnie.
później miałem bajkę, żeby przez 2 miesiące nie jeść w ogóle mięsa, ale ryby jadłem, jednak ryby. I być może z rybami niesie się jakaś tam słabość, ale niekoniecznie. I przez 2 miesiące nie jadłem w ogóle mięsa, tylko ryby. Ale kolejnym etapem jest już taka ekstremalna jazda, żeby nie jeść w ogóle mięsa, nabiału, ryb. Tak, no dla mnie ryby to też mięso. No właśnie, co jeść? A właśnie przeciętna osoba, która je mięso, myśli, że weganie jedzą tylko trawę i nic poza tym. A naprawdę jest mnóstwo wariantów. Nie mają pojęcia, że tak naprawdę te wszystkie potrawy można przygotować w wersji wegańskiej. Tak, i się wydaje, że jak nie mięso, to ty ciągle głodny musisz być. Że ty ciągle po prostu patrzysz, żeby coś zjeść. A to chyba tak nie jest, bo ja mam tak, że ja mogę coś zjeść, a mogę nie zjeść. Jak nie zjem, to nic się nie dzieje. A przedtem jakoś tak było, że było jakieś takie sanie, że musiałem zjeść. Nie żyjesz po to, żeby jeść, jesz po to, żeby żyć. No tak. I to jest tak, że jak już jestem głodny, a jest mięso i warzywa, to żeby się najeść, to muszę tych warzyw więcej trochę zjeść, nie? A jak już zjem więcej, no to mam świadomość, że trochę więcej tych witamin, mikroelementów spożyłem, bo nigdy przedtem tych warzyw tyle nie jadłem. I owoców. No, ja, a propos takiej wegańskiej wersji mięsa, to polecam przykładowo w Warszawie lokal Vegan Bistro na Kruczej. Pyszny, duży kotlet sojowy, po prostu prawie nie do odróżnienia, naprawdę. Wspaniale podany, z młodymi ziemniaczkami, warzywami. Tak, pojawiają się nawet restauracje w dużych miastach, gdzie można zamawiać sobie posiłki wegańskie. I korzystam z tego. Najfajniejsze są dla mnie, bo ja lubię polską kuchnię, te, które właśnie odtwarzają polską tradycyjną kuchnię w wersji wegańskiej, a coraz więcej jest takich miejsc już. Znaczy, ja oprócz kuchni takich smaków typowo polskich lubię smaki bardziej orientalne. I będąc w różnych restauracjach, w barach, jeżeli tylko mogę na przykład coś z użyciem curry czy innych przypraw wschodnich, indyjskich, to cokolwiek to jest, czy to jest ciecierzyca, czy to jest jakiś tam inny produkt spożywczy, roślinny, przyprawiony indyjskimi przyprawami, bardziej mi smakuje, daje mi więcej emocji przy jedzeniu niż mięso. Chyba już w sumie wszystko, ale tak miło się z tobą rozmawiałam. Już dawno skończyłam, a mogłabym gadać, ale nie będę... Nie, no to może lepiej coś zjeść. Szkoda, że nie mam teraz wegańskiego ciasta, no ale bym cię chętnie poczęstowała. No, na szczęście alkohol jest ze zbóż i pochodzenia roślinnego. Ja akurat nie piję alkoholu. Muszę się na drinka umówić. Ja alkoholu nie piję, ale na świeżo wyciskany sok jak najbardziej. No to umówmy się na świeżo wyciskany sok. Okej, to będziemy w kontakcie. Okej. Pozdrawiam. Dzięki bardzo.